Gniezno, pierwsza stolica Polski, leży na nizinie wielkopolskiej na siedmiu wzgórzach. Nazwa miasta pochodzi od polskiego słowa gniazdo oraz gnieździć się i związana jest z legendą, która głosi, że podczas polowania lech ujrzał gniazdo białego orła na czerwonym tle zachodzącego słońca. Stąd biało-czerwone barwy państwowe oraz biały orzeł w godle. W miejscu znalezionego gniazda powstał gród nazwany Gniezno. Witam serdecznie z Gniezna, legendarnej stolicy Polski. Właśnie udaję się na zwiedzanie Gnieźnieńskiej Katedry. Archikatedra Gnieźnieńska stanowi pomnik kultury polskiej o wielkiej wartości historycznej i artystycznej. Świątynia wznosi się na wzgórzu Lecha. Jest jednym z najbardziej znanych kościołów w Polsce. W podziemiach obecnej katedry odkryto relikty najstarszej świątyni chrześcijańskiej z IX wieku, która w latach późniejszych była wielokrotnie przebudowywana. W roku 1000 kościół podniesiono do godności archikatedry. Do XIII wieku świątynia była miejscem koronacji królów Polski, Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Bolesława Śmiałego, Przemysława II i Wacława II. Gotycką katedrę zaczęto wznosić w drugiej połowie XIV wieku. Niszczona przez pożary była kilkakrotnie odbudowywana w XVII wieku w stylu barokowym, w XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Uszkodzona na skutek działań wojennych w 1945 roku, została odrestaurowana w duchu gotyckim. Nad katedrą górują dwie wieże zwieńczone barokowymi hełmami. Nad dachami kaplic ustawiono figury polskich świętych i błogosławionych. Przy katedrze znajduje się kolegiata, zespół średniowiecznych budynków wraz z kościołem świętego Jerzego oraz budynkiem Muzeum Archidiecezjalnego, w którym znajduje się m.in. skarbiec katedralny, który obok jasnogórskiego i krakowskiego jest najbogatszym skarbcem katedralnym w Polsce. Obok katedry stoi dzwonnica, w której wisi jeden z największych dzwonów w Polsce, Wielki Święty Wojciech o wadze ponad 6 ton. Tuż przy świątyni znajduje się dzwon, który zerwał się podczas pożaru w 1945 roku. Pomnik Bolesława Chrobrego wzniesiono w celu uczczenia 900. rocznicy gnieźnieńskiej koronacji pierwszego władcy Polski. Na cokole znajdują się płaskorzeźby przedstawiające m.in. misję świętego Wojciecha, koronację Bolesława Chrobrego i sąd króla pod dębem. W prezbiterium znajduje się główny ołtarz ofiarny z płaskorzeźbą świętego Wojciecha. Nad nim widnieje belka z gotyckim krucyfiksem z drzewa lipowego z około 1430 roku. W prezbiterium katedry znajduje się wczesnobarokowy relikwiarz z drugiej połowy XVII wieku ze szczątkami świętego Wojciecha. Najbardziej znanymi i cennymi zabytkami katedry są sarkofag świętego Wojciecha oraz romańskie drzwi gnieźnieńskie, wykonane z brązu, pochodzące z drugiej połowy XII wieku, przedstawiające sceny z życia świętego Wojciecha. W świątyni podziwiać możemy przepiękne witraże oraz liczne kaplice.
Historia gnieźnieńskiej bazyliki splata się z historią początków bytu państwa i początków chrześcijaństwa polskiego. Koniecznie trzeba odwiedzić Gniezno, pierwszą stolicę Polski, miejsce, gdzie kształtowało się nasze państwo.